Witam na kanale Globe Energy. Rozpoczynam kolejną inwestycję. Chciałbym Wam pokazać ciekawy sposób prowadzenia instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne zawsze nas drażnią na budowach, z tego względu, że musimy układać styropian pod ogrzewanie podłogowe i zawsze jest problem z peszlami. Musimy wycinać styropian, ładować piankę, jakieś uszczelnienia, izolację, karamzyt, jakoś wypełnić luki między peszlem a styropianem. A w tym budynku mamy instalację inteligentną, zbudowaną na korywkach. I spójrzcie, jak to wygląda. Wszystkie korytka elegancko położone równiutko. Wszystkie mają kąty proste. Zobaczcie, tu będzie. Wszystkie korytka są o wysokości 40 mm. I zobaczcie teraz położenie styropianu, jak to wszystko pasuje. Z taką dokładnością było to robione, ale zobaczcie, jak dalej ułatwia nam to pracę. Układamy styropian 40 mm i na to przychodzi płyta 20 mm. Spójrzcie na to. Wszystko jest równiutko. Nie musimy się męczyć z dodatkową pianką, karamzytem i tym podobnymi rzeczami. A jest tu naprawdę ogrom przewodów. Tu wszędzie są instalacje. Spójrzcie. Wszędzie są instalacje do sterowania, do czujników. Tak samo w części kuchennej. Wszystko jest prowadzone tutaj podłogami, ale nie koliduje na żaden sposób z instalacją. Jak to jest zrobione? Także gdyby w każdym budynku były tak prowadzone instalacje, no byłoby nam o wiele, wiele lżej. Z tego, co zorientowałem się od właściciela, koszt kanałów był taki sam jak koszt peszli. Mamy łazienkę. Tu oczywiście jakaś inna firma wykonała instalację wodną. Dużo, dużo wcześniej, ale moim zdaniem nie jest to połączone zbyt fachowo. Ta instalacja jest położona do rozdzielacza. Ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że w tej instalacji nie mamy łączeń w podłogach. A minus jest taki, że nie mamy tutaj cyrkulacji. Tak naprawdę cyrkulacja jest tylko i wyłącznie do rozdzielacza. Więc w każdym punkcie, tak jak w umywalce, odkręcicie wodę, tak samo w prysznicu musicie na nią czekać. Tak samo długo. No niestety nie da się tu rozwiązać inaczej cyrkulacji. Także jest to dość problematyczne. Kupa zabawy będzie teraz podkładaniem tutaj styropianu i docinaniem go od góry, ale to nie problem. Przynajmniej elektrykę mamy z głowy. Jest to naprawdę fajnie ułożone. Jest to naprawdę fajnie ułożone i bardzo ułatwia życie. Naprawdę są to dość spore oszczędności, bo zmniejsza to zużycie pianek do uszczelniania, do wypełniania tych szpar. Także bardzo przyspiesza też pracę. No i wcale nie jest to droższe niż peszle. Także niby nic, a jednak dużo. Chciałbym poruszyć odwieczny temat, kiedy robić ogrzewanie podłogowe. Przed czy po tynkach? No wszystko ma swoje plusy i minusy. Wszystko zależy, co chcecie osiągnąć i co zrobić. No ja wolę na przykład układać instalacje przed tynkami. Tak jak tu widzicie w tym domku, jest tu multum instalacji elektrycznych. Gdyby były wykonane w pierwszej kolejności tynki, no wiadomo, może się nabrudzić. Nie każdy robi czysto. Jest duże ryzyko, że będzie to wszystko upaćkane zaprawą. Tynkarze będą chcieli sobie to wyczyścić, zaczną szorować jakimiś skrobaczkami, łopatami, uszkodzą instalacje elektryczne, uszkodzą instalacje wodne. No i mamy kłopot. Ja wolę na przykład budować instalację w ten sposób, z tego względu, że po mnie wejdzie posadzkarz i jest czysto. Tynkarze sobie nakryją beton, wytynkują ściany i tyle. I mamy czyściutką budowę. Tylko zawsze jest jeden problem. Tynki lubią pękać przy styku z posadzką.
ale pękają tylko dlatego, że jest źle wykonana delatacja. Nie dlatego, że tak jest źle. To jest jak najbardziej dobry system układania w pierwszej kolejności podłogi, później tynków, ale trzeba o coś zadbać. I tu zbudowałem taką małą modelową ścianę, podłogę, żeby Wam pokazać, o co w tym wszystkim chodzi, na co należy zwrócić uwagę, żeby zrobić to poprawnie, żeby nie mieć później kłopotów. Mamy tutaj warstwę naszej izolacji termicznej, folię oczywiście do ogrzewania podłogowego. Teraz tak, powinniśmy zrobić dylatację około 2 cm. 2 cm z tego względu, żeby było więcej niż tynku. Jeśli planujemy tynku 2 cm, no to dylatację musimy zrobić 3 cm. Z tego względu, że dylatacja musi być dalej od naszego tynku. I spójrzcie teraz. Układamy sobie ogrzewanie podłogowe z betonem. Nasza dylatacja wystaje. Jesteśmy jeszcze przed tynkami. Po wylewce odcinamy sobie naszą dylatację. I układamy tynk. Dlaczego dylatacja powinna być szersza? Otóż weźcie pod uwagę, że beton pracuje, on się rozszerza i kurczy. Będzie nam ściskał nasz styropian, ale pracuje też i do góry. Także gdybyśmy zrobili dylatację cieniutką, a tynk szerszy, mielibyśmy sytuację, gdzie mamy tynk sklejony z naszą posadzką, z naszym jastrykiem. W tym momencie, w tym miejscu zaczyna pękać. Beton zaczyna się podnosić, kruszy nam nasz tynk. Pracuje, odrywa go. Także zawsze jest tutaj kłopot z tym. Dlatego powinniśmy zrobić dylatację zawsze szerszą od tynku. Nie bójcie się tej przerwy, z tego względu, że później położymy jeszcze listwy przypodłogowe, które nam wszystko zakryją. I w ten sposób mamy prawidłowo zbudowaną instalację. Więc jak widzicie, nie ma co się bać tutaj układania ogrzewania podłogowego przed tynkami. Jest to o tyle lepsze, że nie uszkodzimy instalacji w tym budynku, bo wszystkie widzimy. Mamy możliwość dołożenia jeszcze jakichś przewodów, czegoś, komunikacji, sterowania, cokolwiek. Także lepiej robić w tej kolejności. Mamy posprzątane, pozamiatane. Możemy tu położyć w tym wypadku jeszcze przy tynkowaniu folię. Folię położyć, zatynkować. Folię zwyczajnie odciąć. Wtedy nie będzie nic sklejone z naszym jastrychem. Także spokojnie, w taki sposób można robić i tak jest naprawdę o wiele wygodniej, o wiele bezpieczniej dla Was, jako inwestorów. Także mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości co do tego, w jakiej kolejności robić, czy przed tynkami, czy po tynkach. Ja wolę jednak tą metodą przed tynkami, jest to o wiele wygodniejsze. Także jak widzicie, nie stanowi tutaj to żadnego problemu. Spójrzcie, taki styropian tniemy sobie na paski 10-centymetrowe, po to tylko, żeby nam wystawały ponad posadzkę. Przyklejamy sobie takie paski do ściany. Tu, gdzie mamy przewody, oczywiście musimy sobie w styropianie wyciąć, po to, żebyśmy go nie musieli wyginać, prawda? Wystarczy wyciąć nożem termicznym, czy po prostu szczotką drucianą przetrzeć sobie taki styropian, żeby zrobić rowek na przewody. Dajemy sobie paseczek kleju poliuretanowego. Przyklejamy i nasza dylatacja elegancko się trzyma. Kleimy oczywiście możliwie najniżej, żeby nie kleić do ściany. Później nam będzie łatwiej oczywiście odciąć nożem. Po wylaniu jastrychu będzie nam łatwiej po prostu przy ścianie odciąć nożem i wyrzucić. Spokojnie położyć tutaj folię, niech tynkarze sobie wytynkują ścianę i wszystko będziemy mieli elegancko zrobione. Beton będzie mógł sobie ściskać nasz styropian, naszą dylatację, nic mu nie zaszkodzi. Także jak widzicie, nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy robicie instalację przed tynkami, czy po tynkach. Najważniejsze, żeby po hydrauliku wszedł zawsze posadzkarz. To jest bardzo istotne tutaj, żeby nikt nam nie depnął w naszych instalacji, które już zbudowaliśmy. Spójrzcie na to, ile tu jest przewodów. Wszędzie wystają sobie instalacje.
instalacje do czujników, sterowników, do rolet. Także jak widzicie, no jest tego ogrom. I takie instalacje, jeśli uszkodzimy taki przewód, taką skrętkę komputerową, jej nie łączymy, ją musimy wymienić. Łączenie spowoduje osłabienie jej działania. Nie jestem elektrykiem, więc nie chcę się tu do końca wypowiadać na ten temat. Ale jak widzicie, gdyby ktoś uszkodził wam takie przewody, no zorientujecie się dopiero wtedy, kiedy zaczniecie mieszkać, kiedy zaczniecie montować urządzenia. No i wtedy będzie dopiero kłopot. Co z taką instalacją zrobić? Dlatego w nowoczesnym budownictwie lepiej jest zrobić instalację, na końcu przykryć wszystko tynkiem i tyle. I myślę, że to tyle w tym temacie. No, mamy już rozłożony styropian na parterze. Wszystko ładnie, pasuje. 19 cm styropianu czarnego, grafitowego. Także klient tutaj dobrze inwestuje w izolację. Teraz powoli rozkładam folię. No i czas się brać za układanie ogrzewania podłogowego. Zobaczcie, wszystko się ładnie schowało. Tutaj biegły sobie rurki do naszej łazienki. Także wszystko ładnie się schowało. No. Troszeczkę was oprowadzę, pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Tutaj mamy kuchnię. Może nie jest zbyt duża, ale trochę ładnie ustawna. Z kuchni mamy dosyć duży salon. Malutka spiżarnia pod schodami. Fajna rzecz. Łazienka. Tu mamy główne wejście, mamy przedsionek. Tutaj też będzie oddzielne sterowanie do tego. Jako, że w całym domu będzie instalacja inteligentna, sterowanie inteligentne, także w każdym z tych pomieszczeń tutaj będzie jakiś termostat. Będzie raczej czujnik temperatury, który będzie nam sterował tutaj siłownikami na rozdzielaczu. Instalacja jest tutaj przygotowana. Proszę bardzo, to są przewody sterujące, jest przewód internetowy, jest zasilanie, także klient tutaj zadbał o wszystko. Mamy tutaj taką małą pomieszczenie, takie małe rozdzielnia, serwerownia. Zobaczcie, jaki jest ogrom przewodów w inteligentnym domu. To wszystko będzie sterowane z jednej szafy. A tu mamy pomieszczenie naszej kotłowni. Początkowo było to przewidziane na kocioł, ale klient sobie wybił z głowy takie ogrzewanie. Na razie nie wiemy, co to będzie. Czy to będzie pompa ciepła, czy to będą po prostu bufory i grzałki. Przygotowana nasza terma. Staruszek już taki, wysłużony dosyć, ale działa. Terma nam posłuży do układania rurek. Jak widzicie, no kawał domu jest do ułożenia. Idziemy sobie jeszcze na piąterko. Wejściu szpulka leży, czeka na rozłożenie. Canterm Blue Floor to jest rura bez wkładki aluminiowej. Jest to rura, no co jest, nie widać? Widać. Jest to rura bez wkładki aluminiowej, PERT. Bardzo fajnie się układa, ale na ciepło. Na zimno to jest masakra. Także zobaczcie. Przewody. To najprawdopodobniej do sterowania roletami, czujniczek temperatury dla pomieszczenia. Także jest tutaj ogrom tych instalacji. To wszystko było położone w korytkach. Zobaczcie, jak to ładnie wyszło.
Nic nam się nie plącze, nie męczymy się z tym. W każdym pomieszczeniu jest taka, powiedzmy, pajęczynka tych przewodów. Jest tam wszędzie pełno. Elektrycy, jakby nie patrzeć, łatwej roboty też nie mają. Przewidzisz to wszystko. Tutaj mamy łazienkę. A to jest nasze pomieszczenie, w którym będzie nasza skrzyneczka. Nasz rozdzielacz. Tutaj też wiązka przewodów dla sterowania ogrzewaniem. Każde pomieszczenie, jak widzicie, posiada miejsce. Troszeczkę już gotową z przewodem na czujnik temperatury. Jeszcze dwa pokoje nam zostały. Wszystko już jest tutaj przygotowane do ułożenia. Wszędzie rozłożona folia. Kolejna sypialnia. Tutaj mamy miejsce jeszcze na taką garderobę. Pod tym skosem tutaj będzie podsłupka, ścianka. Będzie to pomieszczenie oddzielne. Tak naprawdę z pokoju będzie wejście. Trzeba będzie to ogrzewanie tak rozłożyć, żeby można było postawić tutaj niedługo ściankę jeszcze na tej podłodze. Także jak widzicie, sporo roboty przede mną. Czas się brać do pracy i układać. Bo samo się nie zrobi. Jak to mówią, czas leci, a produkcja stoi. Także dalszy ciąg. Po ułożeniu pokażę Wam, jak to wszystko wyszło. Dobrze. Dobra. Koniec pracy. Mogę Wam teraz pokazać, jak to wszystko wyszło. Mamy tutaj kuchnię. W kuchni zrobiono też troszeczkę pod mebelkami. Niech tam też grzeje. Mamy salon. W salonie mamy dwie pętle. Łącznie ze strefą brzegową. Na brzegach jest zwężone. Przejdziemy sobie teraz do garażu. Już po drodze jeszcze mamy łazieneczkę. Tą malutką. Łazience będzie zwykła toaleta, dlatego jest tutaj rozsunięte. Rozsunięte są rurki, żeby ktoś nam nie przewiercił. Wiatrołapie również mamy oddzielną pętlę. Tu też będzie oddzielne sterowanie. W garażu mamy tutaj aż trzy pętle. Mamy dwie brzegowe, no i jedną po środku. Tu, gdzie będą stały auta, będzie można je sobie spokojnie wyłączyć. Tutaj mamy całą skrzynię rozdzielczą. W niej również będzie zamontowana automatyka sterująca. Tutaj mamy pomieszczenie serwerowni. Już to widzieliście wcześniej. Wszystkie kabelki. No i w naszej maszynowni również jest zrobione ogrzewanie. Będzie tu owszem ciepło, ale nigdy nie wiadomo, jaki później będzie charakter tego pomieszczenia. Z tego względu, no jest tu jakieś ogrzewanie zrobione. Może kiedyś będzie potrzebne, może nie. Lepiej, żeby było, nikt nie będzie później dokładał tego. Idziemy sobie teraz na piętro. Głębi. No, proszę bardzo, pokój wąski, długi, ale ma nawet własną garderobę. Tutaj również każdy pokój ma oddzielne sterowanie. Tutaj też pokoik od południowej strony. W tym akurat jest najcieplej. Tu jest jedna pętla. Ona tu w zupełności wystarczy. Jak widzicie, w tym domu automatyki nie brakuje. Będzie się czym bawić. Łazieneczka.
łazienkach naturalnie gęsto, z tego względu, żeby tu była cieplejsza podłoga. Zawsze musi być cieplej w pomieszczeniu. Również rurki rozsunięte w miejscu, gdzie będzie toaleta. Takie życzenie klienta trzeba spełnić. Tutaj mamy pomieszczenie suszarni. Tu będzie się po prostu suszyło pralnie w suszarce. Będzie może to jakaś garderoba. W niej również umieszczona skrzynka z automatyką. Ze skrzyneczkami to jest tak, albo je dobrze pokazać, albo je dobrze ukryć. No i tu mamy kolejną sypialnię. Sypialnia jest od północnej strony. W niej mamy dwie pętle z podziałem od razu na garderobę. Rurki do garderoby przechodzą w miejscu, gdzie będą drzwi. Także spokojnie będzie można sobie ściankę przykręcić do podłogi. I zostaje nam osobny pokoik, ostatni. W tym pokoiku również są dwie pętle. Z tego względu, że tu jest znacznie chłodniej. Także to jest koniec. Koniec naszej budowy. Następne spotkanie z klientem będzie już przy budowie całej kotłowni, raczej maszynowni. Kotła w tym domu już nie będzie, więc kotłowni również. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i zapraszam do komentowania. Powiedzcie, co Wam się podobało, co nie, a ja będę wiedział, co dla Was kręcić. Bardzo chętnie podzielę z Wami się swoją wiedzą. I na koniec zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz pod filmem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia.